Zupełnie odrębnym rozdziałem są samochody, z których Ojca Święty, którymi Ojciec Święty jeździł, o których też potem narosły rozmaite legendy. Między innymi Ojciec Święty, tak jak każdy inny biskup, to samo kolegium miało dwa samochody, Audi chyba i takiego Forda. Chyba z 76 roku, czy któregoś. I oczywiście, jak przyjeżdżał jakiś biskup, ksiądz kardynał Wojtyła, tak samo, no to brat zakonny czy rektor jechał, prawda, na lotnisko, go przywożył, potem odwoził, trzeba było pojechać do Watykanu. I takie były. No i właśnie te dwa samochody, jak ja jeszcze przyszedłem, to już tego Audi nie było, natomiast był jeszcze ten Ford, który zresztą wiele lat służył, no a potem, kiedy już to nie można go było ze względów technicznych dłużej przedłużyć rejestracji, więc ja go podarowałem, może za dużo przekazałem, powiedzmy, na Via Cassia, gdzie jest to muzeum Jana Pawła II, no żeby tam sobie po prostu jako pamiątka po Ojcu Świętym był. No i tam ówczesny administrator, jak się zebrała rada fundacji Jana Pawła II, to dał taki pomysł, żeby tu może zbudować jakiś taki klosz nad tym z pleksji. A jeden z księży amerykańskich powiedział, że to lepiej sprzedać i że on zorganizuje aukcję. No i wtedy ten samochód kupił jakiś człowiek. O ile pamiętam, no to chyba tam 40 tysięcy dolarów było, czy to w każdym razie taka suma. Natomiast później od niego odkupiono za jakąś zawrotną sumę, tam z 500 tysięcy dolarów. Ja już dokładnie nie pamiętam, to zresztą w internecie było. No i już potem, jak już ten samochód poszedł sprzedaż, to już rozmaite do niego dorabiano legendy, że Ojciec Święty po kryjomu z Watykanu nim wyjeżdżał, prawda, że Ojciec Święty w ogóle nie wiem, czy sam samochód prowadził. Po drugie, gdzie tam na Watykanie, to już jak już został Ojcem Świętym, to nie wiem, może przypadkiem gdzieś ten samochód widział, ale przecież nikt by Ojca Świętego takim tam małym samochodem i już starym nie ośmielił się nawet wozić.